Rola siatkarek chemika Police nie ogranicza się tylko do zapewniania kibicom emocji na boisku, ale służy też budowaniu więzi i świadomości poza nim. W piątek 12 maja w szczecińskiej hali odbyła się zabawa pod nazwą Sportowa Arena z grupą Azoty Chemik Police, zorganizowana z myślą o najmłodszych fanach piłki siatkowej. Sama idea to przede wszystkim dobra zabawa. Trochę sportu, trochę elementów siatkówki, a więc dosyć trudnej dyscypliny, jeżeli chodzi o dzieci na tym etapie rozwoju. Ale oni, myślę, że dzięki opiece no na co dzień profesjonalistów, myślę, że dzisiaj mogą tej siatkówki dotknąć w trochę inny sposób. Była to niepowtarzalna okazja, by zagrać u boku wielokrotnych mistrzyń Polski. Dlatego bez względu na przynależność szkolną uczestników podzielono na 8 drużyn. Od tej pory zespół musiał ze sobą współgrać, tak jak w grze o najwyższe trofeum robią to siatkarki chemika. Do pokonania było 8 ogólnorozwojowych stacji, czyli 8 różnych konkurencji. Zadaniem kapitana było poprowadzenie drużyny i ukończenie zadania w wyznaczonym czasie. Później następowała zmiana stacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy raz uczestniczę tak aktywnie w takich zabawach i ja się na pewno dobrze bawię, więc myślę, że tutaj wszystkie dzieci tak samo. Zresztą pytałam się przed chwilą mojej grupy, powiedzieli, że świetnie się bawią, więc myślę, że jak najbardziej na plus takie zabawy. Przebieg zabawy na poszczególnych stacjach koordynowali instruktorzy i przedstawiciele chemika Police. W rozgrywkach wzięła udział ponad setka dzieci z 4 różnych szkół podstawowych z Polic i Szczecina. Blisko 2 godziny zdrowej sportowej rywalizacji upłynęły w duchu fair play i wzbudziły wiele pozytywnych emocji. To jest trochę inna praca, ale bardzo fajna i przyjemna, bo te dzieciaki są bardzo wdzięczne i one czerpią z tego bardzo dużą radość tutaj. Nie ma tutaj dużej presji na pewno, ale dzieci są uśmiechnięte i fajnie spędzają czas, to jest przede wszystkim najważniejsze. Spotkania sportowców z dziećmi są ważne i mogą być niepowtarzalną okazją, by zaszczepić w nich sportowego bakcyla. Integracja poprzez aktywną zabawę przyniosła oczekiwany efekt. Sportowe emocje na parkiecie Netto Areny sięgały zenitu. Każdy uczestnik sportowej areny z grupą Azoty Chemik Police otrzymał medal, dyplom uczestnictwa i upominek od klubu. Interesuję się sportem, trenuję gimnastykę. Ostatnia stacja była fajna, bo trzeba było rzucić piłką, tak naprawdę kozłowała piłka i trzeba było ją do siatki wrzucić. Z uwagi na charakter imprezy liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, a liczba zdobytych punktów nie była tego dnia najważniejsza i nie miała wpływu na jakość nagród. Kiedy sportowe emocje opadły, przyszedł czas na wspólne zdjęcie. Głównym sponsorem klubu Chemika Police jest grupa Azoty Police.